Przed nami w tej chwili pierwszy raz przed szeroko rozumianą publicznością Watahy Głosu Obywatelskiego i widzów portalu Na Argumenty, przy uprzejmości której będziemy mieli materiał filmowy dzięki Marcinowi Janowskiemu. Zachęćmy po raz pierwszy Marcina brawami i już się usuwa. Dziękuję bardzo. Na wstępie chciałem powiedzieć, że niestety, ale tutaj w ulotce wkradł się błąd. W adresie e-mail, tutaj gdzie mamy kontakt, oczywiście powinno być Marcin. Na początku litera M jest omyłkowo napisana litera N. Także to tak tylko mówię tytułem wyjaśnienia, bo faktycznie nie zauważyliśmy. Ulotki były drukowane tuż przed zlotem, bo cały czas jeszcze trwają prace składowe książki, tak żeby trafiła do drukarni. Jeszcze za około tydzień powinna trafić. No jeśli próbny wydruk się uda, no to będzie książka pod koniec sierpnia dostępna w formie papierowej. Może się to przeciągnąć na początek września, to zależy jak pójdzie w drukarni. Może ja tak pokrótce opowiem najpierw o książce, z jakich części się składa, co w niej jest. Więc takim znakiem rozpoznawczym książki mają być cztery filary takie systemu, które obecnie mamy. To jest taki mój pomysł. W których może ja pokrótce omówię te filary. Właśnie pierwszym takim filarem obecnego systemu to jest system finansowo-kredytowy, czyli kredyt i lichwa. Drugi filar to jest system polityczno-medialnej propagandy. Trzeci filar, jak ważny, tośmy się niedawno mieli okazję przekonać, to jest właśnie Big Pharma i jej służba zdrowia. Czwarty filar to jest nauka i edukacja. I my w zasadzie musimy jak gdyby na każdym z tych pól mieć jak dać temu odpór jak gdyby. Natomiast pierwsza część książki jest właśnie poświęcona obecnemu systemowi, jak on działa. Jak moglibyśmy go zmienić i co moglibyśmy zrobić. To jest jak gdyby najdłuższa część książki, bo jest to aż 23 rozdziały, gdzie jest dokładnie wszystko opisane. Ja może tylko takie krótki cytacik przeczytam. To jest właśnie odnośnie systemu finansowo-kredytowego, bo bardzo ważne jest, żeby ludzie zrozumieli, jak działa dzisiejszy system finansowy, bo po prostu ludzie tego nie wiedzą. Przeważnie myślą, że jeśli bank udziela nam kredytu, to ten kredyt jest z jakichś lokat, które my mamy w banku, a tymczasem to jest zupełnie inaczej. Kiedyś Henry Ford powiedział, że gdyby ludzie rozumieli, jak działa system finansowy, to jutro mielibyśmy rewolucję. I coś w tym jest. To może przeczytam krótki fragment. Chodzi o to, aby dobrze zrozumieć podstawy systemu kredytowego. Bank pożycza nam pieniądze, których nie ma, czyli pożycza nam nasze pieniądze, które zarobimy w przyszłości, kreowane dla nas w momencie zaciągania kredytu, a od których będziemy spłacać jak najbardziej istniejące w systemie odsetki. Bank udzielając nam kredytu bada naszą zdolność kredytową, czyli sprawdza, ile pieniędzy zarobimy w czasie, na jaki udzielony jest nam kredyt. Kiedy zaś kredyt spłacimy, to kapitałowa część raty zostaje przez system umorzona, a odsetkowa pozostaje w nim jako zarobek banku. Czyli mówiąc krótko, bank udzielając nam kredytu tworzy pieniądze po prostu z powietrza. I w zasadzie pożycza nam nasze pieniądze, które zarobimy w przyszłości, bo bada naszą zdolność kredytową, czyli to, czy jesteśmy w stanie te pieniądze zwrócić. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, w zasadzie dla banku nie ma większego znaczenia, czy my ten kredyt spłacimy, czy nie, ponieważ w każdej sytuacji bank jest wygranym.
Jeśli my kredyt spłacimy, no to oczywiście ta odsetkowa część zostaje umorzona, kapitałowa część zostaje umorzona, na przykład odsetkowa stanowi zarobek banku. Natomiast jeśli nie spłacimy, bank ten nasz niespłacony kredyt jak gdyby wrzuca w koszty, sprzedaje go po jakiejś tam cenie. Oczywiście ja to mówię o sytuacji takiej, kiedy na przykład nic nie mamy, bo oczywiście całym swoim majątkiem ręczymy za ten kredyt, tak? Jeśli go nie spłacimy, to w Polsce nie jest tak, że stracimy tylko mieszkanie, na przykład jeśli to był kredyt pod mieszkanie. Bank może nam zająć wszystko, auto, wszystkie nasze inne nieruchomości i tak dalej. Natomiast w sytuacji, w której nie spłacamy kredytu, bank sprzedaje to firmie windykacyjnej, dostaje z tego jakiś niewielki wpływ. Te firmy są często powiązane kapitałowo, często mają tych samych właścicieli, o czym my nie zawsze wiemy. Natomiast to, cośmy nie spłacili, wrzuca sobie też w stratę i pomniejsza swój dochód, jak gdyby o to, czyli po prostu o tyle też mniej podatku płaci, więc w każdej sytuacji bank jest... To jest strata, której nie było. Tak zwana strata księgowa, tak? Bo zastanówmy się tak na logikę, jeśli pieniądze są wytworzone z niczego i te pieniądze nie wracają do banku, no to jaką to bank ponosi stratę, taką rzeczywistą? Co bank wykorzystuje, bo w tej książce tego nie ma, bo to jest od strony systemowej tylko pisane. W tym wszystkim znowu jest najważniejsza psychologia. Dlaczego bank się w ten sposób może zachować? Bo po drugiej stronie ma konsumenta, który pragnie żyć ponad stan. Tak naprawdę w logice jemy coś, co jest, damy radę upolować. Jeśli nie upolujemy, no to my sobie nie możemy wyobrazić mięsa z jelenia na przykład. Znaczy możemy, ale się tym nie odżywimy. A bank wprowadza dzięki temu, że ludzie chcą żyć ponad stan, albo chcą korzystać, nie wiem, z mieszkania, z czasu, bo są przecież ludzie, którzy na wczasy jeżdżą biorąc kredyt, czy używają samochodu, na który go nie stać. To jest po prostu z próżności. Tego tam brakuje, albo to oczywiście jest książka o antysystemie. Ale to jest, na czym system bazuje? Bazuje na najprostszych ludzkich zachowaniach. Chcą żyć ponad stan i chcą korzystać z czegoś, na co ich tak naprawdę nie stać. Jeśli na przykład wrócimy do systemu, powiedzmy, polityczno-medialnej propagandy, jeśli wrócimy do tego, co widzimy w telewizji, tak, to mamy cały czas, jesteśmy atakowani reklamami. Musisz mieć to, żebyś był cool. Musisz mieć nowego smartfona, bo właśnie wyszedł nowy model, więc widzę, jak młodzi ludzie ustawiają się w kolejce u operatora telefonii komórkowej, tak, żeby wziąć ten najnowszy model, który teraz wyszedł, bo im się ta roczna czy dwuletnia umowa skończyła i oni mają już prawo wziąć następny telefon na kredyt, żeby mieć ten najnowszy model, prawda? Mimo, że w zasadzie nie ma między tymi modelami takiej dużej różnicy, ale to jest właśnie ten konsumpcjonizm, to jest to nakręcanie tego, no reklama też często bazuje na najniższych ludzkich instynktach, tak? Żyj tu i teraz, tak. Nie za 2 lata pojedziesz na wakacje, bo sobie odłożysz, czy będzie na nie stać, tak. Tylko żyj tu i teraz, a potem się zastanawiaj, co z tym zrobić. Bo się uzależni, od kogoś jeszcze bardziej. Ale przepraszam, jak się skończył. Nie, bo to... Nie, ja od razu komentuję, bo taka była między nami umowa. Nie oczywiście, mówię, oczywiście. Czas temu, że tak, będę się odnosił do pewnych rzeczy. Jak najbardziej chciałbym właśnie, żeby jak najwięcej było pytań, bo... My sobie może tak nie zdajemy sprawy, jak... Ja bym może tak powiedział, no może skończę jeszcze omawiać te części książki, a później wrócę do tego tematu. Więc tak jak mówię, pierwsza część książki jest poświęcona obecnemu systemowi. Jeśli chodzi o drugą część książki, to jest ona poświęcona budowaniu struktur lokalnych społeczności. No to z wiadomych względów tutaj ten temat pominę, bo my tu już na ten temat wiemy, ale wiadomo,
książka nie jest skierowana tylko do nas, do tych, co wiedzą. Tutaj chodzi bardziej o to, żeby dotrzeć do tych, nie chodzi o to, żeby przekonać przekonanych, tylko żeby dotrzeć do tych ludzi, którzy no, żyją w takim, ja bym to powiedział, takim świadomościowym matriksie. Po prostu do nich nie docierają inne informacje, jak ta medialna papka, która leci, dlatego że no, jesteśmy bombardowani olbrzymią ilością informacji, olbrzymią ilością bodźców i w większości ludzi jest trudno odróżnić rzeczy istotne od mniej istotnych. I dlatego no, chciałbym, żeby ta książka trafiła również do tych, którzy są jakby spoza naszego grona, a którzy widzą, że coś jest nie tak, i po prostu się wahają. No, i dlatego ja bym na przykład na nikim nie stawiał krzyżyka, że ktoś tam jest podłączony do tego medialnego przekazu, tym żyje i że do niego nie ma dojścia. Bo myślę, ja osobiście uważam, że póki człowiek żyje na tym świecie, to ma szansę się jeszcze zmienić i tylko można powiedzieć, krowa nie zmienia poglądów. No każdy może się jeszcze nawrócić na, że tak powiem, na jasną stronę mocy, tak? Tak mówiąc żartobliwie. Trzecia część książki jest poświęcona całkowicie tematowi pieniądza. Specjalnie nie dałem tego, być może jest to jeden z najważniejszych tematów, natomiast specjalnie nie dałem tego na początku, bo wtedy książka od razu dostałaby taką łatkę, że to jest książka o pieniądzach. A co ciekawe, ludzie mają przeważnie tak wryte przez system edukacji. Z jednej strony każdy z nas chciałby żyć dostatniej, lepiej, mieć więcej pieniędzy, ale z drugiej strony ludzie jak widzą temat taki właśnie poświęcony pieniądzom, poświęcony inwestowaniu, ekonomii, to tak mają wryte przez system edukacji, a później przez system medialny, że to są sprawy ciężkie, trudne, to trzeba pozostawić ekspertom. Z inwestowaniem to najlepiej pójść do jakiegoś doradcy finansowego, tak, który nam sprzeda produkt, często najgorszy dla nas, taki, za który ma największą prowizję. I dlatego umieściłem to tak jak gdyby w środku książki. I staram się tutaj odczarować niektóre mity na temat pieniędzy. Na przykład, czy możliwy jest świat bez pieniędzy? Bo niektórzy ludzie, na przykład pamiętam jak podczas debaty tej antysystemowej, tam pani mówiła, że barter tak załatwi sprawę. No, nie do końca może sobie zdajemy sprawę, czym jest barter, bo barter to jest wymiana towarowa w przypadku, gdy obie strony wymiany jak gdyby uzyskują ten towar na własne potrzeby. Czyli ktoś ma na przykład 4 kilo soli i wymienia to na powiedzmy kilo cukru i jedna osoba zużywa ten cukier, druga zużywa sól. Jeśli na przykład ktoś by brał cukier po to, żeby go później coś wymienić za cukier, to już mamy tutaj wymianę towarową, gdzie mamy w zasadzie pieniądz towarowy, którym na przykład w tym wypadku jest cukier, tak? Ja tutaj pisząc o pieniądzu często się odwołuję, często poruszam temat srebrnych jednouncjowych monet jako możliwości wymiany, dlatego że no, srebro jest, w ogóle metale szlachetne, złoto, srebro są celowo jest ich kurs manipulowany przez obecnie przez finansjerę, gdzie cena rynkowa jest po prostu ceną handlu, który się odbywa papierowym złotem i srebrem. To są kontrakty terminowe.
gdzie po prostu jeden bank kupuje od drugiego i w ten sposób mamy cenę rynkową, która tak naprawdę z prawdziwą ceną rynkową nie ma nic wspólnego, bo prawdziwa cena rynkowa to by była, jakbyśmy się między sobą wymieniali na przykład przy pomocy srebrnych monet i ilość tego pieniądza na przykład w naszej społeczności w obrocie w stosunku do towarów, które się za niego wymienia i jakiś by się tam ustalił kurs wymiany co do tam powiedzmy najbardziej potrzebnych towarów. To by była cena rynkowa. To co nam się teraz wmawia, że mamy gospodarkę rynkową, że wolnorynkową, że giełda, że ten... Nie, to cały ten system finansowy to jest jedna wielka manipulacja. Taka jest prawda. Też często, jak właśnie ludzie mówią o tych srebrnych monetach, że jak nie wiesz tam, powiedzmy, jak w co zainwestować zaoszczędzone, dajmy na to 150 zł czy 300, to kup chociaż te dwie złote, te dwie srebrne monety, bo oczywiście my możemy mieć zapasy różnych rzeczy, ale zawsze jest to, że zapas nam się skończy, albo to, czego akurat potrzebujemy, też nam się skończy, bo kupiliśmy tego czy innego za mało. No i jeszcze tutaj taki ważny temat, który poruszam w książce, to jest również obrona gotówki. No to jest też moim zdaniem kluczowa sprawa. Bo kiedy gotówka zniknie, no to nasze wszystkie transakcje finansowe będą jak gdyby transparentne. Będziemy całkowicie kontrolowani przez system. No i cały czas mamy do czynienia z etapowym jak gdyby wycofaniem gotówki. Wchodzą przepisy nakazujące przedsiębiorcom, że tam powyżej danej kwoty obrót musi być przelew, przedsiębiorca musi mieć konto w banku i tak dalej, i tak dalej. Cały program Polska Bezgotówkowa, który rozdaje terminale, żeby wprowadzać właśnie płatności kartą. Ja już mam takie informacje, że od osób z banku, że od października przymierzają się, że nie będzie obsługi gotówkowej w banku, czyli po prostu pójdziemy do banku i nie będziemy mogli z własnego konta wypłacić swoich pieniędzy w gotówce. Nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądało, czy będziemy mieli możliwość wypłacenia w bankomacie, czy będzie jakiś limit, ale w każdym razie to wszystko zmierza w tym kierunku, żeby gotówkę nam powoli wycofywać. Tu jeszcze tylko taką sobie pozwolę taką uwagę, że rewolucje w zasadzie nie byłyby możliwe, gdyby nie finansowanie ich gotówką. To widzieliśmy na przykładzie konwojów wolności w Kanadzie, gdzie uczestnikom blokowano konta bankowe, jeśli nie zdążyli sobie wypłacić gotówki, czy nie mieli jakiegoś zapasu gotówki w domu, no to w zasadzie znajdowali się w dość poważnych tarapatach. No warto napomnieć, że jak wycofamy gotówkę, to nie zrobimy żadnego zlotu, bo być może będzie zarządzenie, że nasza organizacja będzie wrzucona na jakąś tam listę. Tak. I żaden ośrodek, czy to będzie wspomniany tutaj Caritas, gdzie jesteśmy, czy żaden inny, nie dostanie innej możliwości obrotu gotówkowego, więc nie przejmą nas nigdzie. Także póki jest gotówka, jesteśmy w stanie to zrobić, jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić. No tak, nie wydasz książki na przykład, prawda? Tak. Będziesz mógł zrobić opłat, albo po prostu nie dostaniesz pieniędzy za tę książkę, tego typu książkę. Natomiast większość społeczeństwa do tego tematu podchodzi bardzo, bardzo luźnie, wydaje mi się. A co tam, płaci się kartą wygodnie. Ale wie dlaczego? Tak. Bo ci ludzie nie mają żadnego zamiaru ani walczyć z systemem, ani mają świadomości. Ludzie są witalniakami, oni nie potrzebują, im potrzeba tylko się nażreć, napić od piąteczku do niedzieli, potem tak. Lecieć kaca i potem ewentualnie uciekać z daleka z brydechem, bo jest zniszczony żołądek. To o to tylko i wyłącznie tak. Chodzi. Więc jeżeli nie zwiększymy świadomości ludzi, którzy będą chcieli zrobić coś ponad witalniactwo, to ludzie nie będą widzieli problemów z usuwaniem gotówki. No, ludzie zobaczą problem, kiedy jak zwykle, kiedy będzie już za późno, kiedy będzie, że tak powiem, po czasie.
Ale jeszcze takie mam ciekawe pytanie. Jak myślicie, dlaczego system nas kontroluje? Jakbyście tak jeden najważniejszy powód mieli wymienić, to co byście... Proszę? Może się nas obawia. Tak, ale... Nas niewolić. No ale... No może dlaczego to jest złe pytanie, może w jaki sposób nasz system kontroluje? No, o, to już jest właśnie to. Kontroluje nas, bo my posługujemy się jego pieniędzmi. Taka jest prawda, że te pieniądze, którymi się posługujemy, no to są w zasadzie długiem, bo powstają, wiadomo, kiedy jest kreowany kredyt. I skoro my się posługujemy ich pieniędzmi, no to oni wtedy od nas jak gdyby wszystko wiedzą. Mogą tak ustawić rynek, tak ustawić wszystko, że nam tych pieniędzy ciągle brakuje i wtedy jesteśmy zmuszeni, no właśnie, za wakacje, za to, co chcemy mieć, a na co nas nie stać, zapłacić właśnie kredytem. Tak. Bo się nie odzywałem, a mnie się wydaje, że to jest mimo wszystko narzędzie. Najważniejsze wszemi wobec, czy to jest w związkach, czy w małżeństwach, czy w firmie, czy w mniejszych populacjach, czy wreszcie w nowym porządku świata, jest dominacja. Pieniądze, majątek, marzenia, niska pobudliwość, niskie pobudki ludzkie, czyli wygoda życia, łatwość życia, jest tylko narzędziem do tego, żeby nas zdominować całkowicie, żeby mogli nad nami panować. Dlatego, że ludzie, którzy utworzyli ten system i w których rękach jest 95 czy 8% majątku całego światowego, oni już więcej nie potrzebują. Oni potrzebują naszych dusz i dominacji nad nami. Zauważcie, że wielcy tego świata, oni satysfakcje różnego rodzaju, między innymi seksualną, osiągają w straszliwych rzeczach. Osiągnęli już wszystko w dominacji, upodleniu drugiego człowieka. I mnie się wydaje, że to o to tutaj chodzi z tym systemem. Nawet nie o to, że my się posługujemy ich pieniędzmi, tylko chodzi tu właśnie o tę dominację, żeby się nikt spod tego buta nie wymknął. Próbowali to robić na przestrzeni setek lat w różny sposób, przede wszystkim siłowo. I to im nie wyszło. W tej chwili zrobili to w ten sposób, o który wyjaśnił w wykładzie kolega Janowski czy kolega Przybył. I który pewnie będzie wyjaśniał również kolega Morzejewski. Więc moja odpowiedź jest taka. No, no tak, ale ja z kolei uważam, bo rozmawialiśmy tutaj wczoraj, no Polska jest bardzo teraz zadłużona, prawda, i grozi nam w zasadzie bankructwo w stylu argentyńskim, tak jak Argentyna zbankrutowała ostatnio w 2002 roku. I tam się od razu właśnie pojawił problem, kiedy waluty innych krajów, ktoś tam miał na przykład dolary amerykańskie i tak dalej, zostało to wszystko zamrożone na kontach, nie, ludzie stracili dostęp do swoich pieniędzy, no i powstał problem, jak się ludzie mają wymieniać między sobą, tak, bo tak jak mówiłem, barter jest bardzo mało praktyczną metodą. I tutaj ja poruszam taki temat walut społecznościowych, bo w zasadzie mając tą swoją walutę, można nawet powiedzieć dwie waluty, bo możemy mieć te srebrne monety, prawda, jako walutę taką żelazną, na czas, kiedy wyłącza nam prąd, wyłącza nam internet, wyłącza nam wszystko, tak? I możemy mieć również swoją kryptowalutę. I to też uważam, że jest bardzo ważna rzecz, bo stalibyśmy się w ten sposób niezależnie od systemu. Nawet gdyby się to wszystko posypało, co jest teraz, a to się musi posypać, bo ten system długu, który teraz jest, tych wielkich kredytów niemożliwych do spłacenia, jest na dłuższą metę nie do utrzymania, bo po prostu jeśli koszty obsługi długu już wzrosną tak, że żadne państwo nie będzie w stanie ich pokryć, no to wtedy wszyscy staną się bankrutami. Oni mają tego świadomość, że ten system można jeszcze przeciągnąć parę, może jakiś czas, ale na pewno ten system pieniądza kredytowego nie jest na dłuższą metę do utrzymania. Dlatego oni już planują nowy system waluty tak zwanej CBDC, czyli centralnej waluty emitowanej przez bank centralny, pieniądza jedynie elektronicznego, który no, właśnie będzie takim systemem
totalnej kontroli. Może jeszcze kończąc omawiać książkę, chciałem jeszcze powiedzieć, że część czwarta książki jest poświęcona właśnie finansom osobistym i wolności finansowej. Jak możemy się po prostu jak gdyby uniezależnić od systemu na zasadzie takiej, że nie będziemy musieli pracować na to, żeby móc funkcjonować, tak, żeby w tym systemie po prostu tak jak na przykład ludzie pracują po to, żeby zapłacić rachunki, żeby zapłacić podatki i tak dalej. Jak można się troszkę uniezależnić od systemu. No teraz to będzie trudne, dlatego że najpierw mieliśmy te niskie stopy procentowe, które były takim jakby zarzuceniem sieci, prawda, pułapką na kredytobiorców biorących kredyty ze zmienną stopą procentową, tak, które u nas na przykład kredyty hipoteczne to jest 95% jest ze zmienną stopą. Teraz kiedy się dokręca śrubę, kiedy te stopy procentowe idą w górę i rata kredytu komuś wzrośnie o 100%, no to właśnie jest czas, że tak powiem, no, wielkich żniw bankowych, tak? Jeszcze chciałem poruszyć taki temat, jak być niezależnym od systemu. Moim zdaniem to musimy budować naszą niezależność na każdym poziomie naszego życia. I to, co może być w najbliższym czasie bardzo ważne, to jest właśnie niezależność żywieniowa, czyli właśnie produkcja własnej żywności zdrowej. To są właśnie różnego rodzaju ogródki. No mnóstwo ziemi na wsi leży odłogiem i nawet jak ktoś nie ma swojego kawałka ziemi, czy wydzierżawić, czy coś w ramach właśnie jakiejś grupy, myślę, że każdy może, bo oczywiście możemy mieć magazyny żywności, ale każdy największy magazyn nam się wcześniej czy później wyczerpie jego zasoby, bo są ograniczone, prawda? Natomiast jeśli będziemy mieli własną produkcję, no to będziemy po części niezależni. No i właśnie też niezależność finansowa jest ważna, żebyśmy mieli właśnie waluty społecznościowe, będące zupełnie poza kontrolą systemu. Oczywiście ważna jest też samoobrona i bezpieczeństwo. I też niezależność informacyjna, czyli wolne niezależne media, tak jak na przykład powiedzmy z VK nikt filmów nie usuwa, tylko że ludzie przyzwyczajeni do YouTube'a, nie chce im się... Tak. Nie chcą się przenieść na VK, mimo że są już od dłuższego czasu o to proszeni i no po prostu wygoda zwycięża, łatwo być antysystemowcem siedząc przed komputerem i klikając tam lajki czy inne ten, a znacznie gorzej jest przejść od fazy, że tak powiem, mówienia do fazy działania, tak, bo dużo jest właśnie no ludzi, którzy kończą tylko, biją, że tak powiem, pianę, dużo mówią, a mało robią. No. Bez objawowi patrioci. Tak, to właśnie to, co było w ostatnim filmie BP, bez objawowi patrioci. No co jeszcze chciałem powiedzieć, tak na zakończenie. No cóż, to co teraz widzimy, to jest moim zdaniem to jest wojna hybrydowa globalistów z ludzkością. To już chyba każdy kto ma trochę świadomości, to widzi, że jest to, teraz jak się jeździ, to wszędzie widać, że wstawiają nowe maszty. Ja dużo nie jeżdżę akurat po Polsce, ale tam, gdzie jeżdżę, wszędzie widzę no właśnie nowe maszty, jak przypuszczam, pod technologię 5G. Tylko kiedy tam podłączą 5G, to już jest kwestia nawet jednego dnia, przyjadą, włączą, nawet nie będziemy wiedzieć kiedy. No i tutaj wojna gospodarcza. To co nam teraz w zasadzie proponują,
to można powiedzieć, że jest to socjalizm korporacyjny. Bo jak głosi oficjalne hasło Światowego Forum Ekonomicznego Klausa Schwaba, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, tak? To jest właśnie tak, też można powiedzieć, po wycofaniu gotówki w zasadzie nie będziemy mieli żadnych swoich pieniędzy, dlatego że pieniądze, nasze pieniądze w banku nie są nasze, tylko należą do banku i w zasadzie no nie będziemy mieli po prostu... Przede wszystkim ich tam nie ma. A zapis stanu naszego konta to nie jest zapis, ile mamy pieniędzy w banku, tylko ile bank jest nam winny. To jest tak jak z tym jeleniem czy z tym mięsem. No, szczerze... Możemy myśleć, że mamy 300 kg mięsa i to jest wirtualne mięso. Tak. Życzę wszystkim smacznego. Widzę, że czas się nieubłaganie kończy. Chciałem się jeszcze tylko dwie rzeczy poruszyć. No, chciałem właśnie się zwrócić do naszej społeczności o pomoc w dystrybucji tej książki. Najlepiej to by było tak, żebyście w swoich watahach ustalili, ile mniej więcej egzemplarzy będziecie potrzebować. Jak złożycie u mnie zamówienie, no to ja je prześlę po prostu na przykład impostem do paczkomatu. No i wtedy te książki rozdzielić między tych, którzy zamawiali. Po prostu po to, żeby nie płacić tych tam prawie 15 zł za przesyłkę, za każdą książkę, tylko żeby to zrobić jak najtańszym kosztem, żeby nikt nie miał tam, powiedzmy, wymówki takiej, że tam nie ma pieniędzy, że go tam nie stać na tą książkę czy coś. Myślę, że 30 zł to jest naprawdę bardzo fajna cena i też właśnie apel, jak przeczytacie książkę, będziecie wszystko wiedzieć, nic nowego się nie dowiecie, ale coś tam wam może jakoś wiedzę uporządkuje, to nie trzymajcie tej książki, sprzedajcie ją po prostu komuś następnemu, chociaż za te 30 zł, żeby po prostu ta książka poszła dalej do ludzi. Nie chodzi o to, żeby książkę postawić na półce i żeby ona stała i ładnie wyglądała, tylko o to, żeby trafiła do jak największego grona czytelników. I jeszcze tak z innej beczki, bo już czas się kończy, chciałem jeszcze tylko powiedzieć na temat jutrzejszego święta, na temat jutrzejszej rocznicy tak zwanego cudu nad Wisłą. So, uważam, że jest jakby sprzed już ponad 100 lat naszym takim największym zwycięstwem, które powinniśmy naprawdę hucznie obchodzić i świętować, to jest zatrzymanie bolszewików w 20 roku nacierających na Warszawę. Był to heroiczny czyn, można powiedzieć. Prawie wszyscy na Polsce postawili krzyżyk, a jednak może takie przytoczę mało znane fakty. Piąta Armia Konna Budionnego, w której właśnie było bardzo też dużo kozaków, oblegała Lwów. Również tam był towarzysz Stalin i dostali rozkaz odstąpienia od Lwowa i połączenia się z armią Puchaczewskiego, która z kolei szła na Warszawę. No niechętnie wykonali ten rozkaz, bo chcieli, zwlekali nieco, bo chcieli po prostu zostać zdobywcami Lwowa. I może mało znana rzecz, pod Zamościem 300 polskich ułanów po prostu przeprowadziło, można powiedzieć, samobójczą akcję ataku. Później dołączyli inni i obrońcy Zamościa i w efekcie nie doszło do połączenia tych dwóch armii. Z kolei genialny plan generała Rozwadowskiego, który miał siły odwodowe na zachodnim brzegu Wisły, przerzucenie tych sił i wyjście na tyły atakujących bolszewików Warszawę, no, spowodowało właśnie ten cud, że natarcie bolszewików się załamało. Oni szli już na Warszawę jak na spacerek, byli pewni swego, już dzielili między sobą łupy, mieli łupić, mieli kraść, mieli grabić, gwałcić, mordować.
tak? A tutaj nagle taka klęska. No i to w zasadzie wszystko.